To jest temat dnia. Piotr Odrębski, dzień dobry. Naszym gościem jest ksiądz Kamil Chojnacki, dyrektor Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. 25 lat Caritas warszawsko-praskiej. Ćwierćwiecze to czas podsumowań. W czasie uroczystej mszy świętej arcybiskup Henryk Hozer mówił tak: z pokorą i poczuciem krytycyzmu oceniamy wszystko, czego nie zrobiliśmy. Można podsumowywać pod tym kątem właśnie, według tego klucza, czego się nie zrobiło te 25 lat? Myślę, że jak najbardziej, bo zawsze można było więcej. Jest taki dowcip, co to znaczy mieć największego pecha w życiu. Stać za Matką Teresą w kolejce do nieba i usłyszeć, jak święty Piotr mówi do Matki Teresy: siostro, można było więcej. To, co można było jeszcze zrobić, to na pewno więcej. Grzechy zaniedbania, o których mówił arcybiskup Hozer. Myślę, że te grzechy zaniedbania to przede wszystkim należy rozpatrywać zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Caritas naszej diecezji przez 25 lat prowadzi bardzo wiele dzieł, wiele sytuacji jest zaangażowanych, sytuacji, w których może pomagać drugiemu człowiekowi. Gdy patrzymy na początki, jak to wszystko wyglądało, to na pewno możemy powiedzieć, że wiele zostało uczynione. Właściwie od zera przez 25 lat w chwili obecnej Caritas naszej diecezji prowadzi 46 różnego rodzaju punktów. Natomiast zawsze na pewno można było zrobić więcej. Ale czy arcybiskup Hozer miał na myśli coś konkretnego? Nie, myślę, że tutaj bardziej jest to kwestia taka chrześcijańska pokora, rachunku sumienia, w ramach której należy stwierdzić, że ze względów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych człowiek, który jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, jest w stanie zawsze uczynić więcej. To jakie są największe wyzwania Caritas diecezji warszawsko-praskiej obecnie? Największe wyzwanie to jest takie, aby adekwatnie odpowiadać na potrzeby osób, które do nas przychodzą. Dobrze wiemy, że czasy zmieniają się i musimy dostosowywać się również do potrzeb osób, które do nas się zgłaszają. Mamy różnego rodzaju płaszczyzny deficytów i trzeba na nie po prostu adekwatnie odpowiadać. Potrzeby się zwiększają czy zmniejszają? Jest coraz większa bieda, czy ta bieda maleje? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że dobrze wiemy, że z punktu widzenia samego definiowania biedy ekonomiści i statystycy rozróżniają wiele jej rodzajów. Na pewno jest tak, że nieustannie, co jest pewnego rodzaju wstydem, zaniedbaniem i grzechem naszego społeczeństwa, jest to, że ciągle mamy osoby, którym brakuje pożywienia, brakuje jedzenia, brakuje środków na osiągnięcie tego minimalnego poziomu egzystencji i zaspokojenia swoich potrzeb. Ale także dobrze wiemy, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że z punktu widzenia niedoborów przeszliśmy także do pojęcia wykluczenia społecznego, kiedy z jednej strony mamy zaspokojone podstawowe potrzeby egzystencjalne, a mamy osoby, które w pewien sposób znajdują się na marginesie, nie uczestniczą w głównym nurcie życia społecznego i w tym wszystkim też potrzebują pomocy, aby mogły wyjść z tego, z pojęcia marginalizacji. Te wszystkie osoby, to znaczy konkretnie kto, jakie kryterium ma Caritas, no bo nie wszystkim można pomóc. Jest jakieś, nie wiem, kryterium dochodowe, czy to są innego rodzaju weryfikacje, że ta osoba potrzebuje pomocy taniej. Ja pytam z perspektywy kogoś z zewnątrz, kto nie zna tych mechanizmów i reprezentuje oczywiście tych, którzy potencjalnie chcieliby się do Caritasu zgłosić, a nie chcieliby zostać odprawieni z kwitkiem. Po pierwsze, pomagamy wszystkim. I to jest naczelna zasada, którą kierujemy się w Caritas. Wiadomo, że prowadzimy różnego rodzaju punkty, które są nakierowane na pewną specyfikę potrzeb. Tak? Wiadomo, że osoba, która jest zdrowa, nie przyjdzie do hospicjum domowego czy do opieki długoterminowej, więc w związku z tym tutaj po prostu staramy się prowadzić także wyspecjalizowane punkty, które odpowiadają bezpośrednio na dany typ zapotrzebowania. Tak jak powiedziałem, prowadzimy punkty medyczne, prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne, w których pomagamy dzieciakom w różnego rodzaju trudnych sytuacjach związanych z ich środowiskiem lokalnym, z ich sytuacją również w rodzinie. Prowadzimy także punkty, w których świadczymy pomoc wobec osób bezdomnych, więc w związku z tym tutaj po pierwsze tym kryterium wejścia jest chociażby bezdomność. Dzisiaj otwierałem mobilną łaźnię, prowadzimy także przecież schronisko dla osób bezdomnych w Legionowie. Także jak pan widzi, z punktu widzenia tych punktów instytucjonalnych, jakby wymóg jest taki, że po prostu one są adresowane do konkretnych osób. Natomiast jeśli chodzi o kwestię udzielania pomocy w punktach
Caritas, tych przyparafialnych, to po prostu pomagamy wszystkim, dlatego że nasza Caritas, poza tą zinstytucjonalizowaną formą pomagania, która wymaga po prostu pewnego rodzaju profesjonalizacji działań, co wiąże się z wymogami chociażby prawa świeckiego, prowadzi także działania oparte na pracy wolontariuszy zaangażowanych przy parafiach i tutaj naprawdę pomagamy wszystkim. Ta pomoc często ma charakter doraźny, czy to poprzez wydawanie różnego rodzaju produktów żywnościowych, czy poprzez wydawanie ubrań, ale także ma charakter często systematycznej pracy związanej właśnie z osobami. Księże dyrektorze, załóżmy, że mam kilka toreb ubrań, nie wiem co z nimi zrobić, ale chciałbym przekazać w dobre ręce. Przychodzę do punktu, do centrali Caritas diecezji warszawsko-praskiej, bo coś mi podpowiada, że to najlepsze miejsce. Co za stanę, kto mnie przywita i czy ktoś ode mnie weźmie te ubrania i czy mam pewność, że zostaną odpowiednio przywita siostra w sekretariacie i na pewno wszystko weźmiemy. Mamy magazyn odzieżowy, który jest prowadzony przy ulicy 11 listopada. Ta odzież tam jest segregowana, porządkowana, jest też wydawana w tym punkcie, ale także jakby rozwozimy ją w zależności od potrzeb, z którymi mamy do czynienia w różnych, czy to przy parafialnych punktach, czy punktach, które my jako Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzimy. A czego Caritas na pewno nie przyjmie? Brudnych i nie dających się do użytku rzeczy, dlatego że pomaganie innym nie oznacza tylko i wyłącznie pozbywania się tego, co nam jest niewygodne i niepotrzebne, a często zużyte, czego sami już nie chcemy nosić, czy z czego nie chcemy korzystać, ale przede wszystkim w pomaganiu i świadczeniu pomocy drugiemu człowiekowi musimy zachować jego godność, więc to, co jemu ofiarujemy, ma być również czymś, czego sami nie brzydzilibyśmy się użyć. A żywność? Żywność przyjmujemy oczywiście jak najbardziej. Powinna być świeża, nie może być przecież przeterminowana. Prowadzimy wydawanie żywności w ramach programu operacyjnego FEAD i tutaj mamy rozbudowaną sieć punktów przyparafialnych, ale w momencie, kiedy ktoś przynosi do nas żywność tak po prostu, tak jak pan powiedział, z ulicy, to wykorzystujemy ją w naszych punktach w jadłodajniach. Prowadzimy dwie takie jadłodajnie, jedną bardzo dużą dla bezdomnych przy ulicy Lubelskiej w Warszawie, drugą trochę mniejszą w Mińsku Mazowieckim przy domu dziennego pobytu, ale także w innych naszych punktach, które prowadzimy, czy to dla dzieci, czy to dla seniorów, zapewniamy wyżywienie. Więc każda żywność, która zostanie nam przyniesiona, na pewno zostanie dobrze wykorzystana. Myślę, że tym kryterium, które pozwala nam pozbyć się tego zaniepokojenia, tej wątpliwości, czy nasza pomoc zostanie dobrze wykorzystana, to jest bardzo głębokie, lokalne zakorzenienie Caritas na terenie naszej diecezji. Poprzez pracę wolontariuszy, czy poprzez długoletnią pracę osób, które nam są oddane, my po prostu znamy potrzeby tych ludzi. A siedziba na Szmulowiźnie, czy na Michałowie, bo to różnie ten teren jest określany, takie zapomniane, by ktoś powiedział, przez Boga nawet miejsce na pragnę pracę. Pragnę zaprzeczyć zdecydowanie. No więc właśnie oczywiście Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego i obok niepozorna siedziba Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ale to jest przestrzeń, którą można by określić przestrzenią wykluczenia. Czy to znamienne, że tam jest ta siedziba, czy to przypadek? To jest trochę dłuższa historia. To tak w największym skrócie. W największym skrócie, gdy 25 lat temu ówczesny ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Romaniuk, erygował Caritas i powoływał pierwszego dyrektora, pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Floriańskiej 3. Dopiero później, kiedy diecezja nasza odzyskała budynek, w którym dawniej znajdowało się przed wojną jeszcze i zaraz po wojnie niższe seminarium duchowne, które zostało zabrane na mocy dekretu Bieruta i w latach 90. ten budynek został przywrócony na własność naszej diecezji, ksiądz biskup Romaniuk podjął decyzję, że właśnie tam będzie znajdowała się siedziba Caritas naszej diecezji i została ona ostatecznie przeniesiona i tam już zapuściliśmy korzenie. Tam poza naszą siedzibą znajduje się również specjalny ośrodek wychowawczy, tam znajduje się Centrum Wolontariatu. Jest to takie miejsce, które jest niejako sercem całej naszej Caritas. A czy do tradycji książącej pary Radziwiłłów jakoś Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej nawiązuje? Niewątpliwie, natomiast też szanujemy jakby tradycje lokalne. Przecież po sąsiedzku... Stąd nazwa Michałów, wyjaśnijmy. Tak, po sąsiedzku znajdują się Salezjanie, którzy zostali sprowadzeni przez księżną. I jeśli chodzi o taką pracę lokalną, to tutaj bardzo dużo robią Salezjanie. Bardzo są zaangażowani w pomaganie, czy to zarówno wychowywanie dzieci i młodzieży, czy też świadczenie pomocy materialnej.
Na ile jest potrzeba, my wchodzimy wtedy w takie struktury i świadczymy też pomoc, ale tutaj, ponieważ Salezjanie mają własną tradycję, własną praktykę, własne doświadczenie, więc jakby też staramy się po prostu nie przeszkadzać. Jak długo ksiądz jest dyrektorem Caritas diecezji warszawsko-praskiej? Od niedawna, od sierpnia, także nawet jeszcze rok nie minął. Co ksiądz zastał w instytucji? Instytucję, która działa na rozlicznych frontach i staramy się, aby ta działalność była jak najbardziej efektywna i staramy się też rozszerzać, powiększać nasze pole naszej działalności. To bardzo enigmatycznie. Jakieś problemy, z którymi trzeba było się zmierzyć na początku? Ja myślę, że jakby tutaj kwestia bieżącej, operacyjnej działalności, kiedy przychodzi drugi człowiek z konkretnym zapotrzebowaniem, jest wyzwaniem dla Caritas przede wszystkim. Natomiast przyznam szczerze, że sam przychodząc do Caritas i zostając dyrektorem, nie do końca miałem pojęcie, jak szeroka jest ta działalność, więc w związku z tym trudno mówić o jakimś jednym problemie nurtującym. Caritas jest organizacją niesamowicie prężną, naprawdę działającą na rozlicznych odcinkach. To pierwsze decyzje, które ksiądz podjął jako dyrektor? Szczerze mówiąc, że to już nawet nie pamiętam. To znaczy, że one były tak nieistotne, czy było tak dużo istotnych decyzji? Tak dużo istotnych decyzji na różnych odcinkach. Proszę powiedzieć o roli wolontariuszy w dziele Caritas, bo to jest chyba siła, która decyduje o tym, że Caritas może działać po prostu. Tak jak powiedziałem, mamy dwa rodzaje takiej działalności z punktu widzenia całej organizacji Caritas. Ta związana z profesjonalizacją, z wymogami i tutaj mamy stosunek pracy z naszymi pracownikami, którzy wykonują różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze, lecznicze, wychowawcze wobec naszych podopiecznych oraz ta część, która opiera się wybitnie na pracy wolontariuszy i która zakorzeniona jest w sieci parafialnej naszej diecezji. Przy parafiach naszej diecezji powstały parafialne zespoły Caritas i to tam angażują się głównie nasi wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas po to, aby pomagać drugiemu człowiekowi. I to oni są na pierwszej linii frontu? Zgadza się. Czy to znaczy, że reszta jest zamknięta jakby w tej instytucjonalnej szklanej kuli? Nie, to ja bym w życiu nie powiedział, że to jest zamknięcie i że to jest jakaś szklana kula, dlatego że tutaj mamy też osoby, które są na pierwszej linii frontu. Prowadzimy chociażby wobec osób niepełnosprawnych takie punkty jak warsztaty terapii zajęciowej, jak środowiskowe domy samopomocy i tutaj niestety, ale wolontariusze mają mniejsze pole do działania, dlatego że musi być odpowiednie wykształcenie tych osób. Odpowiedni stopień profesjonalizacji działań. Jesteśmy oczywiście otwarci, przyjmujemy, prowadzimy te punkty jak najbardziej profesjonalnie, natomiast w żaden sposób nie można powiedzieć, że to jest jakieś zamknięte, czy otoczone jakąś taką sferą magiczną, która czyni to niedostępnym. Jak najbardziej dyrektor przyjmujemy. Jakimi cechami czy umiejętnościami musi się odznaczać, bo ja wiem, że ksiądz jest ekonomistą z wykształcenia, tak? Również. Również, czyli nie, a kim jeszcze? No, skończyłem studia teologiczne w ramach seminarium. To rzecz jasna, ale zastanawiam się po prostu, czy jako szef dużej instytucji ksiądz także, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale swoim życiem daje przykład, bo cechują go empatia, właśnie miłosierdzie, współczucie i tak dalej. Czy każdy pracownik Caritas może to o sobie powiedzieć? Nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, proszę pytać pracowników. Natomiast z punktu widzenia kierowania tak dużą instytucją wymaga to pewnego rodzaju przygotowania, jeśli chodzi o zarządzanie takiego zaplecza ekonomicznego. Nie ukrywam, że jest ono mi bardzo potrzebne i korzystam ze studiów, które wcześniej odbyłem, gdyż jak każda instytucja wymaga ona umiejętnego procesu zarządzania, komunikowania się. Mamy przecież również finanse, którymi należy zarządzać, z których musimy się rozliczać, więc wykształcenie ekonomiczne nie ukrywam, że jest przydatne i umożliwia mi dosyć sprawne poruszanie się po tych wszystkich płaszczyznach. Proszono mnie, żeby zapytać o pierogarnię. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy już dwa punkty, w których działa pierogarnia. Pierwszy to jest ten, który został otwarty już dawno temu na placu Szembeka. Natomiast od jesieni działa punkt przy ulicy 11 listopada i tam również zapraszamy bardzo serdecznie na świeże pierogi. Rozumiem, że zysk ze sprzedaży jedzenia idzie na potrzeby, na działalność statutową. Oczywiście, jak najbardziej. To z czego jeszcze Caritas się utrzymuje poza datkami?
Przede wszystkim z ofiarności naszych diecezjan. Ja wiem, ale wynajem nieruchomości, na przykład taka działalność? No niestety, ale tutaj nie posiadamy na zbyt dużego zaplecza, jeśli chodzi o nieruchomości lokalowego. Bardzo często Caritas sam wynajmuje pomieszczenia w różnych punktach, czy to Warszawy, czy to na terenie diecezji, po to, aby można było w tych miejscach świadczyć jakąś działalność wobec osób potrzebujących. Caritas utrzymuje się przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, ze środków pochodzących z darowizn, z ofiar, czy to w postaci wpłat systematycznych na nasze konto, czy to w postaci tacy, która jest zbierana przy okazji Niedzieli Miłosierdzia, a także jako organizacja pożytku publicznego pozyskujemy 1% i z tego mamy przychód, a także jako organizacja trzeciego sektora możemy startować w konkursach i w związku z tym otrzymujemy granty ze środków publicznych to na prowadzenie działalności. Na samo zakończenie muszę zapytać, bo to się myli. Jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, jest Caritas Archidiecezji Warszawskiej, które, jak wnoszę po tym, co ksiądz powiedział, jest w trochę lepszej sytuacji lokalowej, jest wreszcie Caritas Polska. Jak te byty, mówię w obrębie Warszawy, jak te byty mają się względem siebie, jak ktoś, kto chce przekazać 1% podatku, może zdecydować i w ogóle czy ma świadomość, na którą z tych organizacji niezależnie w dużym stopniu działających przekazuje? Rzecz polega na tym, że każda diecezja tworzy własną Caritas diecezjalną. W związku z tym mamy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Ełckiej i wielu innych, które mamy przecież w Polsce. Każda z nich jest od siebie niezależną organizacją działającą na własnym powierzonym sobie terenie, który jest terenem diecezji. W związku z tym my działamy na terenie Warszawy po praskiej stronie oraz całej naszej diecezji po wschodniej stronie. Caritas Archidiecezji ma wyznaczony swój teren związany z granicami Archidiecezji Warszawskiej. Czasami wykonujemy różnego rodzaju projekty we współpracy albo przy akceptacji strony innej Caritas. Natomiast Caritas Polska jest również niezależną organizacją. Nie jest to organizacja nadrzędna. Jest to organizacja, która została powołana przez Episkopat, przez Konferencję Episkopatu Polski, która zajmuje się terenem działalności jest cała Polska, a także specyfiką Caritas Polska jest to, że angażuje się w różnego rodzaju pomoc humanitarną poza granicami kraju. Ksiądz Kamil Chojnacki był naszym gościem, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 25 lat Caritas Diecezjalnej. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. To był Temat Dnia. Piotr Odrębski. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze.